Siemano, witam was w pierwszym vlogu w nowym sezonie. Dziś znajdujemy się w klasie. Za sobą mam maszynę, której jeszcze nigdy nie było na kanale. Pierwszy raz. A jest to Attila. Masio, Attila. Jak widzicie, dziś sobie głęboszujemy, o ile można to tak nazwać, uprawa bezorkowa. I ogólnie bardzo mi się podoba praca tej maszyny, ale to naprawdę bardzo. Zaraz trochę więcej szczegółów, ale mogę wam powiedzieć, znajdujemy się na tym samym polu, na którym był ostatni vlog z poprzedniego sezonu. Tak się złożyło akurat. No i sami powiedzcie, no kurde, jak ładnie robi. Jestem pod wrażeniem. Opa. Pole po kukurydzy. Siana to będzie również kukurydza. Ogólnie tu troszeczkę piasek. O, już się kurzy, widzicie? Ale dobra. Attila 3 metry, 7 łap na hydraulicznym zabezpieczeniu. Klas 180 koni, jak widzicie, daje radę. Głębokość tam około 40 cm. Prędkość 8,2 km na godzinę. 1700 obrotów. Sorry, 7000. Nie, nie, 1700 obrotów. Tylko że na tym polu jest piach. I pod górki się zapycha wał i ciągnie i generalnie to nie fajnie. No i w końcu co? Zaczął się sezon. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie jeszcze więcej vlogów i że będzie równie udany jak poprzedni. Jakby ktoś pytał o muzykę, to jest set, ojejku, to jest set Markusa z Areny Wysokiej. Polecam, bardzo fajny. No jak widzicie, górki na tym polu i piach. Kurde, nie wiem, czy będzie dobrze muzyka. Zapomniałem, kurde, przez zimę. Nie wiedziałem, jak dobrze kamerę ustawić, muzyka. Tam prosiłem was na Instagramie, żebyście zadawali mi jakieś pytanka. Zaraz sobie, o, zobaczymy. Jakieś są. Jakieś nowe nabytki będą. Nie wiem w sumie. Może. O, klas dostał pneumatykę. Założyliśmy w zeszłym tygodniu pneumatykę do klasa. A z nowych nabytków w sumie nie wiem. Jak będą, to będziecie widzieli na bieżąco. A jakbyście pytali, Attila jest pożyczona. Nie jest, stąd. Na ile robiłem, to mówiłem, 40 cm. Teraz, a jak robiłem tym na jesieni głęboszym, to 50. No jasne, pozdrowie Pokorowski. To w sumie tyle pytań, bo przed chwilą dodałem, ale jak będą jakieś, w razie jeszcze pod koniec vloga sprawdzimy. O, co podłoczyć telefon. O, gdzie górka trochę go przydusiła. Co, w końcu ruszył sezon, nie? Nie mogłem się doczekać. O, tu macie, jaką piękną bluzę mam. Trochę reklamy. Odzwyczaiłem się od vlogów, wam powiem. Nie wiem w sumie, co gadać. Możecie pisać, jak tam u was sezony ruszyły, co tam robicie. Ogólnie my jeszcze z nawozem nie startowaliśmy. W sumie w przyszłym tygodniu jeszcze przymrozki mają być. No, aktualnie dziś jest bardzo ciepło, bo jest 18 stopni chyba. Tylko że wiatrzysko jest straszne. Ale gdyby tego wiatru nie było, to normalnie jak w lato. Ogólnie robię tak chyba od 15.
półtorej godziny dopiero? I ogólnie teraz tu jest wyzwanie. Bo tu nie dość, że jest skos, górka, tu jakaś przepaść. To jeszcze teraz pod górkę trzeba wpuścić o tyle głęboko i ruszyć klasem, tak żeby nie zgasł. No, udało się. Ale i tak, ja jestem pełen podziwu, że on sobie tak ładnie daje radę. Z 8 km na godzinę bierze pół metra więcej niż pług. I zobaczymy, jak to się sprawdzi, nie? Wszyscy tak chwalą. Chociaż była raz Attila na testy, jak pamiętacie, był taki film pod muzykę Ferguson, ten co był przed Pumą, tam jej robił na górach. I wtedy wam powiem, że było pół pola zrobione Attilą, a drugie pół było zrobione dwa razy talerzówą, misiana kukurydza. To przez środek pola, jak kosiliśmy kukurydzę, była taka ściana, pół metra była wyższa kukurydza ta po Attili. Więc ładnie, ładnie. No ogólnie nie wiem czym. Nie wiem czy wujek resetował licznik, dlatego wam nie powiem w sumie tych statystyk. Ale chyba nie resetował, bo mi się hektary nie zgadzają. Także nie powiem wam, jakie są statystyki. Ale ogólnie ładnie to pole wygląda, równe jest. Ten wał robi dużą robotę, naprawdę kolczaty. Ale skurzy już się, nie? Jest początek dopiero wiosny. U innych widziałem, że naprawdę mokro, mokro, a tu na tym polu, no fakt, tu jest słaba ziemia, ale... Nie spodziewałem się, że już się będzie kurzyło. Ogólnie do zrobienia Attilą jest chyba 40 hektarów. A dziś zrobiliśmy dopiero może... 6. To gdzie tu jeszcze, co? No ogólnie nie wiem, jakie vlogi jeszcze się pojawią na wiosnę, bo w sumie ciężko stwierdzić. Może jak będę w domu, to nawozy. Chyba, że będę w szkole. No nie wiem. Musiane nic nie będzie. Na wiosnę ze zbóż, owias jedynie chyba. Ale to takie tam poletko, malutkie. No nie mam pojęcia, co będzie jeszcze można. Teraz nagram, mi się wydaje, dwa vlogi z tej Attili, żeby był jeden. Teraz chciałbym, żeby nie było przerw na kanale. A później dopiero pewnie uprawa pod kukurydzę. Siew kukurydzy, jak już zacznie uprawa pod kukurydzę, maj, trawy. Maj, czerwiec, trawy, zbieranie traw. Chciałbym w tym roku na pewno nagrać vloga ze zbierania samozbierającą. No i myślę, że wakacje to na tym kanale będą vlogi co dwa dni. Znaczy mam zamiar, vlog za vlogiem, nie? Bo nie powiem, w zeszłym roku trochę się tak... No, w sumie nie nagrywałem dużo. Jakoś tak, a to chęci nie było, a to okazji. A to czasu. Żałuję, że z kukurydzy tak mało vlogów wyszło, tylko dwa. Gdzie ja codziennie tamten.
codziennie woziłem. Szkoda. I na dół idzie no. Tu się trochę widzicie, jak ciągnie piach przed wałem. Ale wjedziemy już tu i nie będzie się ciągnął. Już idzie ładnie. No właśnie na tym polu był ostatni vlog. Tylko nie pamiętam, czy na tym kawałku, czy na tym za granicą. Chyba na tym za granicą tam. W sumie jest jedno pole oddzielone granicą. Ile to już mamy tego vloga? Z 10 minut około? Tak myślę, 15 minut na pierwszego vloga będzie spoko. Nieprzyzwyczajony jestem jeszcze do gadania. A ten... z Gnojowicy jeszcze chciałem w sumie nagrać, ale nie wyszło. Sztajerem z beczką. Tej beczki jeszcze też nigdy nie było na kanale. To jest Anna Burger, ten forsznit. HTS? Nie wiem, fajna beczka. 10 tysięcy litrów. Jakoś to idzie. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli słyszeć w tych vlogach. O czym mam gadać. Albo jakie vlogi byście chcieli. Bo ja już w sumie... sam nie wiem, co tu gadać. Co nagrywać. Zobaczmy jeszcze, czy są jakieś nowe pytanka. Nie ma nic. Może jeszcze jednego po ciemku nagram vloga dziś. Tak dla odmiany. No, tu chyba kamyków było. Naprawdę, tak mi się podoba praca tej maszyny, zwłaszcza tego wału, jak rozbija te wszystkie kawałki i pole jakie jest równe po tym, no. O! Ma tu glina jakoś. No, pod górki trochę zwali. Do 7. Ale jest wiatrzysko w ogóle. Masakra jakby. Przez zimę był przestój ogólnie. Nie miałem co w zimę nagrywać, bo nic się nie działo. W sumie tak dopiero wczoraj mi ten... Wczoraj tak przemyślałem, przez tą zimę mogę tam nagrać tutaj całą obsługę klasa, co i jak, monitor pokazać, co gdzie jak działa, jak poustawiać wszystko. Pumy też mogłem nagrać. No ale jakoś tak wcześniej nie pomyślałem o tym. A też mi się wydaje, żeby był spoko film. Gałązki. O, tam belka spadła kiedyś z żniwa. Ciekawe kiedy. To tak se leży. Idzie teraz, poszedł. Ogólnie na to jeszcze będzie szła oczywiście nawozy i potem talerzówa i siew kukurydzy bez orki. Tak na próbę w
tym roku. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. W sumie zależy, jaki rok. Jak będzie mokry rok, to kukurydza urośnie ładna. Na bank. Czy to by orał, czy bezorkowo. No. Mokry rok. W sensie wiosna. Ale też bez przesadyzmu. Bez przesady. Nie znam okra. Ogólnie klas by poszedł jeszcze szybciej, ale w sumie nie ma sensu. A to trafisz na jakiś kamień, szkoda maszyny. Zwłaszcza, że maszyna pożyczona. Szybko to idzie, tu już z hektar zrobiłem. O, tu glina jest. Na glinie to odczuwa. Zabezpieczenie podskoczyło. No i co? Myślę, że to będzie na tyle w tym vlogu. Kto dotrwał do końca, niech napisze w komentarzu. Nudny vlog, coś czuję. Piszcie właśnie, co byście chcieli oglądać w vlogach, co byście chcieli słyszeć, o czym mam gadać. Na pewno wezmę wasze sugestie tutaj do siebie. I to zapraszam do oglądania następnych. Trzymajcie się, cześć.